Hej, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kuba, jest ze mną Magda, która ma refleks szachisty. Oczywiście jestem, cześć. I bardzo tutaj emanuję tym diamentowym mieczem, który ze mnie zebrała ostatnio. Ja z ciebie nic nie zbierałam. Pragnę zauważyć, co leżało na piasku, Kubusiu. No ale tu ja se robiłem diamentowy miecz. No i co z tego, że sobie robiłeś? No przez przypadek, jak spadłeś, to ci wypadł. No przez przypadek spadłem. Dobra, dzisiaj budujemy czatę. Tak. Bo jesteśmy leniuchy i stwierdziliśmy, że między odcinkami nic nie powstanie. Znaczy nie stwierdziliśmy, tak? Tak ale wyszło. Tak jakoś wyszło. Tak wyszło, wiecie, nie z naszej winy. Wiecie, zarobieni jesteśmy i... Gdzie to zejście było? A z tamtej tam strony. No, widać, kto tu na serwerze bywa. No bo z tej strony spadłam. Nie ma tu zarazu. Nie ma tu zarazy. W górze mamy taką jaskinię. Mówiłem ci, że możemy ją jakoś zagospodarować, ale... Oj, to się jeszcze ciężko. Kiedyś zrobi, no. Mieliśmy budować enchant, ale z racji tego, że ja sobie wyzerowałem level, nie widzę potrzeby enchantowania. Wiesz, ja mam 46, może się podzielę z tobą, co? W ogóle masz Dobra, zboże to ja przy cię... sobie? Nie, to ja cię zabiję, a ty i się zbiorę. Niby Połowę. Szereg grzesie się zbożem oswaja, jak ktoś coś tak pisał. Tak? Tak. Dobra, tu jest nasza autostrada dirtowa. Czekaj, bo którą... ja tu będę miała dzisiaj ważne zadanie. Będę stała i patrzyła, czy dirt rośnie. No nie, po to ci dałem połowę materiałów, żeby ten... Chodź, budujemy. Najgorsze, co jest w budowie tych czat, czyli Silverfisha, mamy z głowy. Jak starczy nam czasu, to pociągniemy do tych dwóch czat tory od razu i zrobimy sobie część zadania. Przepraszam, czego chcesz ciągnąć tory? A no tak, bo my już nie mamy bloków żelaza. Mamy niecały stak żelaza. Ja muszę wleźć do kopalni. Staki trochę w sumie. Nie. Nawet nie... No jak, ja robiłem sobie kilo. Kto kazał przed chwilą zrobić drzwi? A no tak, kazałem ci drzwi zrobić. No niedobry ja, no. No niedobry ty. Dobra, zbierz wstydź kraty. Się, Kubie. A cicho mam się wstydzić, tak? Tak, cicho się wstydź. Tak samo jak widzowie pisali tobie, Kuba, przeproś. A to było za co innego, to było dawno temu i nieprawda. Ja już nawet nie pamiętam, więc wiesz. No właśnie, mam to samo, że tak coś było, ale tak jednym uchem wpadło, drugim wypadło. Zresztą to było chyba nieistotne. No, jak wszystko w tej serii. Dobra, możesz zacząć kopać rów. Serio? No, lubisz kopać przecież. No ja teraz sobie zbijam tutaj, o. No nie to zbijaj na razie. Ja sobie czemu tutaj... Czemu tutaj coś... Chrumka jak pigment. No mi się wydaje. Chyba ci się wydaje. Ja na razie nic nie słyszałem, więc... No to możliwe, że to są odgłosy zewnętrzne u ciebie. Powiedz mi, co spierniczyłem? Wszystko. Bo to szkło mi się też nie pozbijać? A, wiem, co spierniczyłem, jego bo jest szkoda troszkę. Ale które szkło? Nie, to w górę nie. Ty... A Ale to... Te. Zbijaj, szkła mamy dużo. A w sumie, bo wiesz, tutaj tak mało piasku na tej wyspie. No, tak logiczne, że trzeba racjonować, ale... Dobra. To w sumie... Możesz odirtować dookoła. Tej podmurówki. No co ci mam odirtować? No tutaj zrobiłem podmurówkę. I tutaj będzie... kurczę, nie wziąłem craftboxa. Masz jakiegoś craftboxa przy sobie? Mogę jakieś zrobić. Drewno? Tak, już zrobiłam. Jej, osiągnięcie! Wow, jestem taka dumna z siebie. Masz. No. Co mam ci dirtować? To w środku tu? Nie, nie, nie. Taki pierścień trzeba zrobić. Na trzy ile? Od tej Aha, okay. obmurówki. Zaraz zrobię. Masz dirt? Stack mi chyba dałaś. No to ja mam jeszcze tutaj tyle. Powinno wystarczyć. No dobra, najpierw muszę to wszystko pozbijać, nie? No ja zacznę wykładać w czasie podłogę. My tutaj musimy jakiegoś grzesia zagonić, pamiętaj. Nie wziąłem sobie kobla, a kobel by mi się przydał, ale to wyłożę też innymi mam. Półpłytkami. Myślę, że jakoś przeżyjemy. Bo wtedy chyba wykładałem koblem, bo bida była. I tak musimy wrócić zaraz na górę, bo noc idzie, a nie wzięliśmy z sobą łóżek. No a mamy nawet osobną skrzynkę przecież na łóżka. Tak? No, trzy tam chyba są jakieś. Okej. Okay. Nie jest podpisana, więc może dlatego nie zauważyłaś, ale to jest ta przy twoim łóżku. Tak jakby ci się znudziło jedno, możesz te drugie ze skrzynki wyciągnąć. Okej. Okay. Wiesz, można sobie...
Tak, wiesz, tak dla odmiany tam na przykład, a to mam na poniedziałek i wtorek, to mam na to i na to i... Nie mam łopaty. Poszła. Tak. Mi właśnie też zaraz pójdzie. No to jest bardzo dobry powód, żeby wrócić do domu. No i noc idzie. Kobla się weźmie. I w sumie tylko kobel chyba jest nam potrzebny. Gdzieżeś tego Dirta nawalił? Nie powiem, jak to wygląda. No to nie mów. Nie mówię. I plus jest teraz... Taki odgłos wydał na mnie. Plus jest... One słodko miarczą. I plus jest taki, że nie trzeba gonić naokoło tej góry teraz jeszcze. Tak. Chociaż części osób drabinki nie podchodzą, no ale to tak... One tu mają akurat bardzo dobre zastosowanie, jeżeli chodzi o drabinki. No jest to jakoś tak wyszło w miarę pomyślane. Mhm. O, podświetlenie w podłodze jest. Mi się pochodnie znudziły. No tak, zrobiłeś. No. Wyższa matma. Kładź się. Zaraz będę sobie łopatę robiła. To zrób mi też, jak już robisz. Nie, już leżę. To se sam zrobię. No to zrób. To jeszcze kobla potrzebuję. Już ci wzięłam. Wzięłaś kobla? Dobrze, to ja sobie zrobię żelazo. No faktycznie. Te, tu są jedne drzwi. No ja zrobiłam dwie pary, tak jak mówiłeś. Dobra, jeszcze coś, łopata. Kilofy, nie kilofy. Dobra, chyba wszystko mam. No nie jest daleko, więc... A to też taka budowa, że... Dobra, to ja sobie wyjdę przez pierwszą czatę, bo chcę sobie zobaczyć, co z jakich bloków. Ile wziąłeś tego kobla? Z taki 11. Trochę mało, to ja wezmę jeszcze. Kobla to my akurat mamy tyle, że... No, nawrzucałeś mi do ekwipunku pełno jakichś gratów, no i nie mam miejsca. Co ja ci nawrzucałem? Połowę tego, co ja mam, ci dałem. Jakieś kaktusy ci dałem, dirta ci dałem, dałem ci trochę stona. Co prawda stona nie wiem, po co ci dałem. Szkła mi dałeś, kaktusy, wiaderka puste. A bo myślałem, że nie masz na wodę, no. Czekaj, jestem już na czacie. Zawsze jak przełażę koło tej czaty, to mi klatkuje. No bo tam siedlisko zła jest, nie wiedziałeś o tym. Dobrze, na 3. Podmurówka jest z kobla. Ała. Kaktusik? Tak, jeden z wielu. Jestem ciekaw tylko jak toryf tutaj. O, szkielecik się rozwalił. Jak mi przykro. Mi prawie też. Prawie. Czekaj, podejdę do tego kuraka. Cześć. Chleba? Do kogo podszedłeś, do Grzesia? Do tego żółtego. Aha. Niby te szare się oswaja za pomocą zboża, tak coś pisali. Trzeba będzie to sprawdzić. No już to wygląda jak cywilizacja trochę. Prawda. Taka... O! Coś mi wyskoczyło z... jakieś ostrzeżenie zjawy. Okej. Okay. Jawa ci napisała, oszukujesz, to nie cywilizacja. Nie, czy chcesz kontynuować? Co chcesz kontynuować? A nie wiem, jakieś przechodzenie na stronę, może na stronę cywilizacji, cholera wie. Okej. Okay. To po co ty to dodawałeś tutaj, skoro teraz to zbijasz? Bo mi się wydawało, że to jest w stołni, a to jest w koblu. Aha. To co ja mam teraz robić? Fosę? Tak. Na ile ono było? Na 2? 3 w dół. Ale na szerokość? Na szerokość na 2. Na 2, no bo mostek musiał się zmieścić. To na 2. Dobrze. Chcę stąd wyjść. I później możesz jeszcze te... Boże, miałem powiedzieć co innego, ale kaktusy posadzić. Na pewno jakbym coś innego posadziła, to by wyrosło. Teściowa się zawsze śmieje, że mam rękę do roślin. Powiedziałbym, że to coś wie, ale... Trochę wulgarniej. Ty dzisiaj w ogóle zbereźnik jesteś. Co? Na święto mnie trafiło. No. Zainteresowanych odsyłam do Simsów. Tak, też. Ukiny.
U ciebie też. No, u mnie też. Chociaż nie, u mnie jesteś jeszcze w miarę przyzwoita, bo jeszcze... Ale my rozmawiamy o tobie, nie o mnie. A o mnie? No a o kim? No popatrz, to na pewno wychodzi na to, że nie jestem egocentrykiem, no bo... Odruchowo zepchnąłem rozmowę na ciebie, no. Ty wszystko spychasz, nie na siebie. Czekaj, tutaj zrobić... Nie, tutaj też ci zrobię, tak. Już Mariusz, już za wąsko. Zrób, żeby było dobrze. Zrobię ci, żeby było dobrze. Dobrze. To dobrze. No. I ile ja jeszcze muszę tych półpłytek zrobić? Dużo i jeszcze trochę. Ja teraz nie ogarniam w ogóle, jak ty tam siałaś te kaktusy. Więc ja akurat... sobie sama ogarnę. No to ogarniesz sobie, dobrze. Ale weź tam wpadnij w tą fosę i pozbieraj trochę tego piachu. Te łóżek nie wzięliśmy z sobą. Grunt to ogarnę. No jak zawsze. Ale ten, ale już jest do przodu. Mówię, najgorsze w budowie tych czatów jest rozbijanie starych budynków. Co jest akurat najzabawniejsze, wiesz? Jest najzabawniejsze, jak jest nas dwójka, mamy dobrą broń i jedzenie. No i ty nie masz poczucia humoru normalnie. No ja jestem sztywniak. Pierwszą czatę rozbijałem mając jakieś tam kamienne narzędzia i nie mając jedzenia, bo nasza farma nie wyrabiała. A teraz, no to były wiesz, początki. No, a teraz moglibyśmy przecież jedzenie do Etiopii wysyłać, tyle tego mam. Faktycznie. I teraz tu też były chyba. Bierzesz łopatę. Ty nie używasz swojej. No nie używam, mam funkiel nieśmiganą. Tam jesteś. Masz. Tam na dole. Co wezmę? Muszę najpierw piachu nazbierać. Dobra, to leży. Przy wejściu. Właśnie, zaraz, my nie mamy wejścia. Nie wiem, z której strony. Odruchowo zrobiłem. Masz miejsce w ekwipunku? Mam i to sporo. No to chodź ci tutaj, po... dam co ci potrzebne. Masz to ci się przyda, to. To zostaw mi budowlane rzeczy. No to mniej więcej budowlane ci zostawiłam. Przecież na razie nie potrzebujesz, jak będę potrzebowała, to... Dobra, wejście tak. Zrobię od strony... starej czaty. Tak, żeby to miało ręce i nogi. No tutaj w tą stronę, skoro tutaj ma być jakiś wjazd tej kolejki, nie? No. O ile ona powstanie, bo powstaje jak te nasze autostrady wszystkie. Bo nie mamy materiałów, no Boże, trzeba o dotację z Unii napisać, że nam dali, nie? No to jest niemęskie. Żeby się prosić o pieniądze. Czy ja sami pójdziemy do kopalni, zrobimy specjalny odcinek, w którym będziemy kopać żelazo, będziemy gadać o najbardziej topowanych, nieprywatnych opiniach z komentarzy. A już myślałam, że powiesz, że będziemy gadać o polityce. Nie wiem, czy będą chcieli tego słuchać, no. To wiesz, wtedy wyjdą nasze poglądy polityczne. To nie wiem, czy to nam nie zaszkodzi. Ja się swoich nie wstydzę, więc... Ja też się swoich nie wstydzę. No, tylko, właśnie. Że mało kto mnie rozumie pod tym względem na przykład. Zresztą ciebie może, też. Może nas rozumiemy, jesteśmy w internecie. No w sumie. I nie jesteśmy tutaj animowani, czy tam anonimowi, czy... animowani. Kuba, idź po łóżko. Animowani alkoholicy, no co? Tak. To są tacy ci menele z kreskówek. Czekaj, bo ja chcę... No! Kurde! Idź zrób łopatę, idź przynieś łóżko. I zrób pizzę. Masz łopatę, skraftuj się z tą starą, zawsze trochę będziesz miała więcej punktów. Czekaj, bo ja chciałem zrobić pół płytki koblowe. Dobra. Skąd ty się wytrzasnął tą łopatę? To jest, została mi po poprzednim kopaniu. Okej. Okay. I zrobiłem sobie nową, to. Jak one krzyczą słodziaśnie. Mówisz o nich czy o mnie? O nich. Słodziaszne to ty miałeś strój w Simsach ostatnio u mnie na imprezie. Boże, chyba aż obejrzę. Aż obejrzyj. No bo to maraton simsowy to nie można przegapić. Ja ciebie normalnie aż nie poznałam, Jakubie. Ja w ogóle u siebie cały czas zapominam zmienić te wieśniackie bawarki, które mi założyliście.
To ja je zakładałam, bo to ja ciebie w pełni stworzyłam. Kina tam nie miała żadnego udziału w tworzeniu ciebie. No to charakter ci wyszedł pierwszorzędny. Wiem. Aż dziwne, że się ze mną zadajesz. No swój do swego ciągnie chyba, nie? Możliwe. Chcesz łopatę? Nie. No co? A łopatą? Też nie. Czy coś mogę zostawić? Piach chyba mogę zostawić. Ja zawsze idę po piach, co tu został. Wyrzutki z mobów mogę zostawić. A, to na górę polazłeś. No na górę. Przynieś no skrzynkę. Albo nie, dobra, ja drewno sobie zrobię. To sobie zrób w takim razie. Ja się już ziupam na dół. Spadłam. Spadło, mnie się nie marudź. Czyż ja nie marudzę? Marudzisz. Co, znaczy ty teraz nie marudzę. Ty całe życie marudzisz. O, tak. Znam osoby, które bardziej marudzą. Też. Biegnę do ciebie. Ciesz się. Nie. No weź się, uciesz. No. Dobra, wystarczy. Prawie uwierzyłem. Zostało ci coś dirtu? No. Trzeba jeszcze przeciągnąć do tego. Może, a to wsiórsko zabrzmiało. Trzeba przeciągnąć do tego dirta, co tutaj się trawa ciągnie. O, jeszcze generalnie czego wiem, to czego się to stworzyło? Co ci się z tym? No bo w każdej czacie miało być ognisko. Tak? Tak, ja sobie tak wymyśliłem, że jaki symbol cywilizacji moglibyśmy zabrać w kosmos, żeby się go nie powstydzić. A Boże, a my musimy się trzymać swoich wymysłów. Moich? No. No nie, możemy się trzymać twoich, ale nie wiem, czy takie rzeczy da się w Minecrafcie skraftować. Okej. Okay. Nie wiem, pizzy się nie da. No, no szkoda właśnie. Chociaż jak ty grasz na modach, to na pewno tam się orientujesz, nie wiem, jakiś pizza moda to, albo... Tak, ja się orientuję w modach, jasne. To, żeś wystrzelił. Na pewno bardziej ode mnie, bo chociaż na nich grasz. No, umiem obsługiwać Optifine'a. Stawiaj te łóżka, noc przyszła. Zauważyłeś? Zombiak już idzie. No to spać, gdzie on idzie? Pan zombie już się zbliża. A ta czata jakaś bardziej udana, bo od no razu nie, te... Nie zauważyłam, wiesz? O. Nie. A ja się obudziłem w ścianie. No chodź tu, wpadnij do wody, no. Ślicznie. Ty, a jak ty to wylewasz? No a to nie powinno być niżej o jedno? Nie, właśnie w całym. Jak w całym? A nie, dobrze, tak. Oj, zajmij się swoją robotą, co? Dobrze. No. To jak majster na budowie, nic nie robię, chodzi i krytykuje. Nie no, fajki nie mam. A łopatę masz, masz się czym podpierać, wiesz? No nie! Musiałem tu wpaść, bo oczywiście spadł mi craftbox. No to teraz sobie wychudź. A wyszłem. Wyszłem, bo blisko miałem. Drzwi mi jeszcze rzuć. Czy w skrzynce są? Masz. Czyż ta skrzynka tak... A te wszystkie guziczki, płytki porobiłaś? Masz, masz i masz. Kamienne miało być. Nie mówiłeś o kamiennych. Mówiłem, że płytki mają być kamienne i guziczki. Powiedziałeś płytki zrób. To se sam zrobię. No se sam zrób se. Nagrało się na pewno, że cię prosiłem o to. No. Twoje śmichy chichy też się nagrały. Jakie śmichy chichy? No zgadnij. Te z patyczkami? Tak. O Jezu, jeszcze większego idiotę ze mnie w internecie najwyżej zrobisz. Dużo cię stracę. Już zrobiłam z ciebie geja, wystarczy chyba mi, wiesz? Słyszycie? Zrobiła. No. Ona. No zaczątki już jakieś w sumie były, to wiele pracować nad tym nie musiałam. Nie. Popatrz ty, bo normalnie jak będziesz ta jak ten... Z ekstremalnych, jak Kasia Dowbor z ekstremalnych tych, z wyremontujemy ci dom. A jak to się w angielskiej wersji nazywa? Extreme Makeover, tak? Tak. Oglądałem to zawsze, bo fajne było.
Wjeżdża ci na działkę, kurde, taki wielki buldożer, rozpierdziela wszystko. Ludzie się cieszą, że im dom rozjechało. Później w tydzień stawiają nowy dom, a u nas w tydzień mieszkanie mieli problem, żeby mieszkanie wyremontować. No. Bo to Polska. Nie no, bo majster Sławuś chodził po ten, chodził po na fajkę ciągle. Też. No. Przecież w Minecrafcie jakby można było na budowie pić i palić, to myślisz, że cokolwiek ktokolwiek by budował? To w sumie nie. No. Tylko dlatego tak jest. Tylko dlatego macie co oglądać. No zapewne. Czekaj, w sumie mamy, bo... A to chyba jest dobrze. Dobra. To teraz mam dla ciebie zadanie. A nie, bo ty jeszcze robisz swoje. Ja mam swoje zadanie. Ja mam dla ciebie zadanie. Patrz, tutaj inny Grześ przyszedł, weź Grzesia zagoń. To będzie Marianek, o. Jak u Solejuków. Marianek! Boże, nie oglądam tego babskiego serialu, co ty oglądasz. Rancho? Tak. U mnie w domu, jak Rancho nie leci 2 dni z rzędu, to się zastanawiam, co się dzieje. Ale to jest urok kablówki, że na kablówce nic nie ma. I oglądają albo Pogodę, albo TVP seriale. No. Ja jedyny odcinek obejrzałam i to było o bimbrze i było kazanie księdza, gdzie się kryje diabeł. On kryje się w butelce, a imię jego Bimber. No, jedyna rzecz, którą zapamiętałam z tego i mi wystarczy. Ja na przykład autorskie Disco Polo mieli całkiem niezłe. Szanuję. Albo nie wiem, chociaż później bardzo, no, raz, ostatnia seria mi się nie podoba, bo nagle w wiosce kompletnej na Zadupiu, no, niedaleko ciebie przecież to się działo, bo to tereny, Podlasie w sensie. Tak. To niedaleko. No. No. Nagle z takiej wioski z dupy jest wicepremier, 2 wiceministrów, kurde, partia, która ma 15% poparcia w wyborach. No. Takie to wszystko grubymi nićmi się robi szyte. Gdzie ty jesteś? W domu. No tak popatrzyłam na tą górę i tak stwierdziłam, że tutaj jeden okręg można by na samej górze zrobić. Nie wiem, co by w nim było, ale by można było zrobić. Zaraz do ciebie przyjdę i mi pokażesz, w której górze. W tej po lewej od czaty. Od naszej strony. Czekaj, gdzie ja mam... A, w gównoklockach. Dlaczego szukasz? Netherracka szukałem. No tak, trzeba ognisko zrobić. I trzeba jakieś zejście do kopalni zrobić, ja się przekopię gdzieś tam. No to sobie wykopiesz zejście do kopalni, no i później najwyżej takie obrobię. Jak było. Tak jak na tamtej czacie było. No tutaj możemy poszaleć, bo tam... Chociaż zostawiamy te łóżka tutaj? No czemu nie? No musi być pełnoprawna jakaś czata, nie? Taka, wiesz, użytkowa, że tak powiem. No, pełnoprawna będzie, jak trawę dokopiemy. Dobra, poławczy któregoś dnia nie wyrośnie. Trzeba te jakieś sterydy posypać, czy co? Sterydy. O, widzę, że piasku się pozbyłaś. No już dawno. No tak zastanawiam się, ciekawe co w tej skrzynce jest. Złoto. Diamenty. Szmaragd. No. Weź Marianka zagoń, a kolejnego nazwiemy Karolek. Tak jak Karol. Było w 1000 złych uczynków, jak diabeł kupił sobie rybkę, znaczy dostał rybkę od tego swojego przydupasa i właśnie nazwali go Karolek. A potem się usmażyła w akwarium, no bo w piekle było za gorąco, nie, i woda zawrzała. Nie oglądałem. No, 11 odcinków tylko miało, za krótkie. Czekaj, jak to? Bo tamte ognisko było trochę inne. Ale takie też chyba może być, nie? Ono było w koło budowane półpłytkami bodajże. Albo to było tak. Dobra, wiem jak. Nie wiem, było. Ale ładne jest, mi się podoba ogólnie. To zrobię tylko takie. W sumie taki podziemny system też nie jest głupi. O ile nie zaspałnią się tam te dzikie koty. Trauma? Tak. 100%. O, dobra. Tak to chyba było.
No i tam jeszcze było pozawijane, ale jeszcze ta klatka na Grzesia musi być. No to rób tą klatkę. Czekaj, dobra. Ja mam przy sobie te, jakbyś chciał. A ty go zagonisz, kraty. Czy ja mam go zaganiać? Ty go zaganiasz, bo ja wylewam wodę, a potem kaktusy mam posadzić, nie? Dobra, zrobiłem ci miejsce, w którym będzie zejście do kopalni. Dobrze, dziękuję. Jeszcze to chodzi, dam ci kraty na tą klatkę. Dobrze, już biegnę do cię. No. No żebyś nie musiał przeskakiwać i przechodzić, no nie? Ja mam mostek, ty przeskakujesz. No. Ale ja mam krótkie nóżki, to mi łatwiej się skacze, nie wiesz? I znowu muszę przestawiać skrzynkę, którą przed chwilą przestawiałem. No co ci mam na to poradzić, co? O Jezu, jakiś dzisiaj niezdecydowany jestem. Twój horoskop był zły. A skąd ja mam wiedzieć? Nie czytam takich rzeczy. Ja przez przypadek przeczytałam. I co, i było, że źle postawię skrzynkę? Tak. I że nie powinieneś skakać nad wodą, wiesz, bo twoje dzieci będą miały wodogłowie. A ty wiesz, co robi dziecko z wodogłowiem w saunie? Przestań. Gwiżdżę. Mówiłam, przestań. Dobra, to są bardzo niesmaczne żarty, nie wolno się śmiać z takich rzeczy. Dlatego mówiłam, przestań. No. Jakubie, przywołuję cię do porządku. Moje ulubione powiedzenie ostatnie czasy. Może tutaj zrobię mu taki większy wybieg. No to jak chcesz. W sumie to taki inny Grzesi niż poprzedni, to znaczy to już Marianek. Więc no niech ma. Co mu będziesz żałował, no? No nawet mu okienko zrobię. Tylko jeszcze oczywiście teraz będę go musiał zagonić. No tak. Najpierw go muszę znaleźć. No koło wody był. O, tam stoi, na górce po prawej. A masz ziarno czy coś? Nie masz. Zboże, bo on zboże lubi. Ale on tak? Nie, ten na ziarno serduszkowo, ale on tylko serduszkowo, nic więcej nie robił w sumie, nie? To który na ziarno reaguje? Szary niby. To i tak muszę się wrócić po ziarno. To weź ziarno, weź zboże i pizza. Sieje je. I łopatę. Zrobić ci łopatę? Nie, nie chcę łopaty. No nie wiedziałam, że tyle piasku jeszcze będę musiała wykopać, żeby to działało jak należy. Dobra. Po co ja tu przyszedłem? Po zboże tu przyszedłem. Wiesz, tak dla rozrywki przyszedłeś. No, rekreacja. Bo ci się nudziło. A, skoczę se. No. Nasionka i pszenica. Dobrze, że zostawiłem coś pszenicy, bo miałem całą przerobić na chleby. No. Dobra, kima. Co prawda jeszcze chwila, ale... Zabrałeś mi kaktusy. Teraz będę siedziała i czekała, aż mi je przyniesiesz, wiesz? Tak. Nie sap mi tam. Nie sap mi tam, bo zaraz kończymy odcinek, jak przyniesiesz. Zagonisz Marianka i trzeba kończyć. Idziesz spać? No. Miałem nic nie mówić, ale... No właśnie, więc chodź tutaj z kaktusem. Czy wziąłem wszystko? Wziąłem pszenicę i nasiona. O, a ja to jeziorko zasypię, bo ono mi tutaj przeszkadza. A zasypuj! Mam zresztą za dużo piasku. Tamtego piasku jest i jest. Możesz nawet opiaskować całą mapę, słuchaj. Serio? No. Możemy, słuchaj, na następnym odcinku powiedzieć, że między odcinkami oddirtowaliśmy całą mapę, ale była nieładna, więc oddirtowaliśmy z powrotem. Tak. Kaktusy. Braknie i tak, ale... Jaki braknie? Ja prawie całość tym jednym stakiem okrążyłam. To tu masz drugi. To wystarczy, przynajmniej mi się tak wydaje. Łopata jeszcze. Dobra, tutaj niech tak zostanie. To tu zbiję, żeby wyglądało. Masz. No za tobą. Oj, jeszcze zdążę. Tak, wrzuć na kaktusa, bo się nie zniszczyła, prawda? Siebie podpal. W końcu będziesz rozgrzany jak prawdziwy mężczyzna. Powiem ci tak, nawet jakbym był rozgrzany w 1/4 tego, co wy w niedzielę prezentujecie,
To i tak by było dobrze. Nie, to by i tak poszło na zmarnowanie. Ty, a te takie szaro-zielone, szaro-niebieskie? Nie wiem, próbuj. No one za miło do mnie nie krzyczą, ale może się skuszą. Dzień dobry. Nastaw się do jednego. Ej, jakie szaro-niebieskie? Ty miałeś naszego Marianka przyprowadzić, a nie jakąś dziką bota. No już właśnie o, jest Marianek. On nie reaguje. Krzywe to było. Serduszkuje od pszenicy. Faktycznie serduszkują. Ale nie kopulują, poszedł. Ani nie reagują. No jestem na tej fioletowej takiej tej. No już ciebie szukam. Gdzieś tam chyba się... No ale nie reagują na pszenicę. No to musisz go zapchać, no. Co to kran jest? Tak. Zlew. No w sumie raz, jak kran zapchać ciężko. Ale wiesz, u ciebie to jest wszystko możliwe. Impossible is nothing to. Tak. U mnie. Toruń, moje miasto. No chodź, on mnie. Boże, jak to musi głupio wyglądać. Zapewne. Zwłaszcza, że się do mnie odwrócił tyłem. Gdzie idziesz? W tą stronę idziemy. Tam. Współpracuj. Współpracuj, gadzie. Dinozaur to jaki gatunek? Gad? No gady. Minecraft, bawi i uczy. No idź. Idź tam. Ty też zaganiasz? No tak, zobaczymy kto pierwszy zagoni, to po pierwsze, a po drugie najwyżej będziemy mieli parkę. Właśnie, co to? Czatę miejmy o jednego dinozaura więcej w czacie. Mamy jednego, teraz będą dwa. Wyobrażam sobie, jak szóstą czatę będziemy robić. Takie będziemy rodeo urządzać. To wtedy sobie jednego tego dużego tego. To albo będziemy musieli zrobić piętrową czatę. Albo, no kurde, o tyle co ja go przepcham do tyłu, to on później się przesuwa, bo se wraca. Bo tak. Bo ty przesuwać nie umiesz. I nie podoba mi się, jak tamten burczy na mnie. Który? Ten taki szaro-niebieski. Ale ona tak... No gdzieś durniu parszywy w las! I zdech! I dobrze ci tak. No zobaczymy, kiedy ty swojego zagonisz. Krzesiu, słońce do góry. A ja mam sposób na ciebie. Jeszcze cię nie widać z tym twoim sposobem. O, sam wskoczyłeś. Widzisz, jaki mądry jesteś? No mądry, Grzesiu. Tak. Ty Marianek, nie Grześ. Marianek będzie dopiero jak ten, jak go zamknę w celi, jak w Kordianie. Oglądałeś ostatnio tego? Nie. Masochisty? Kordiana? No nie, umarł. O nie, a ja już tak blisko byłem. To chodź, pomóż mi z tym. A gdzie ty jesteś? No przy czacie. Z tym żółtym? Z jakimś żółtym, z Mariankiem. To ja tam z fioletowego... Chciałem gościa podsadzić, także wiesz, zrzuciłem na niego piasek, a ten się zaczął dusić, idiota. A to ty tego chciałeś, ja ci po szarego pobiegłem. No jak ja tego chciałam, po co mi szary? Szary będzie na trzecią czatę. Tak on coś powiedział... tam zobaczył, jak ślepy goni tam o ciągle, o. Weź mu daj jakieś pszenicę czy coś. Na nasiona nie reaguje. O, widzisz, już cię pokochał. Ale nie chce iść ze mną. No on nie chodzi nigdy, no ale... Ale no, to jest swoją drogą. Może dlatego dinozaury wyginęły, że lubiły pszenicę, a nie miały jej kto hodować. Weź tego cymbała, niech on wyskoczy. Tylko nie piaskiem. Czekaj. Może sam zaraz zatrybi. Odsuń się. Nie. Czekaj, ja pójdę drzwi zbiję, tylko uważaj, żeby nie wlazł właśnie tu. Chodź. Skop. To będzie i już ciężkie. Zdech. No, wiedziałam, że zdech. Wiesz co, ja proponuję skończyć odcinek, bo już mamy 35 minut i po prostu poza nagraniem go tam zagonić. Skoro tak mówisz. Nie pal tego. Tutaj też są Grzesie. O, jest Marianek. Ale są głupie na samej dole tych kaktusów. No. No widzisz, że ten tu się... A może spróbujmy jego jeszcze. No dobra, 3 dawaj. 3 minuty go nas nie zbawią, najwyżej umrze. Ale wiesz, że jest określona ilość Marianków?
No górę sfajczyłeś! Jaką górę? Tam. Sama się sfajczyła, ja nic nie sfajczyłem. No gdzieś go w liście wsadził, ogon mu tylko starczy. No sam tu włazi. Boże, bo jak go pchamy na dwa fronty, to nic z tego nie wyjdzie. Trójkącik. No ja pieprzę. Sam se pchaj, wiesz? Miałem powiedzieć, że ja pieprzę, no ale to na jedno wychodzi. Ale wiesz, ja cię tu pocieszę, mamy jeszcze czterech. Dzień dobry. Idzie nieźle. Jak krew z nosa, ale... Czekaj, bo sam zaczął iść. Czekaj, bo muszę jeść. Po co? No i a tak, żeby nie umrzeć. O, o, o. Jak coś zbije kaktusy, jakby durny się nadział. Dobra, to ubezpieczaj mnie. Jak mnie, jak to ja go popycham. Teraz nie do wody. Moment. O, jest, dobra, czekaj. Nie w tą stronę. Zbij to szkło. Dobrze, że ogień odgrodziłem. No. No, 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 no. Stawiaj drzwi. Już jest wszystko załatane, nie martw się. Teraz jeszcze trafi do klatki. Czekaj, bo ucieknie zaraz. No gdzie coś... mnie lejesz? No jak ucieknie, jak wszystko załatane? Jak sobie drzwi otworzył? No! Czy on się utopił w płytce naciskowej? Nie, ucieszyło go kilofem. Proszę państwa, to są ręce, które opadają. I tym akcentem może skończmy dzisiejszy odcinek. Była ze mną Magda. Byłam. Magda Siermiężny Kilof. Oraz Kuba Chłopiec z Nasionkami. Widzimy się już w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku Planet Impossible Survival. Trzymajcie się, no i cześć. Pa, pa.